Drodzy mieszkańcy Woli Mieleckiej, zanim rozpocznie się mój spot reklamowy, chciałbym tylko nadmienić, że zanim zdecydowałem się osobiście kandydować na sołtysa Woli Mieleckiej, wcześniej podjąłem próby rozmowy z trzema, nawet właściwie z czterema osobami, które miałyby bardzo duże szanse wygrać te wybory, ale ponieważ nie zgodziły się te osoby na start w wyborach, więc sam osobiście wziąłem ten ciężar na siebie, idąc naprzeciw tym, którzy takiej zmiany na stanowisku sołtysa Woli Mieleckiej oczekują. Drodzy mieszkańcy Woli Mieleckiej, dlaczego się dzisiaj widzimy? Dlatego, że zbliżają się wybory Rady Sołeckiej i wybory sołtysa naszej miejscowości. I w tym momencie tutaj chciałbym Państwu przedstawić swoją kandydaturę do funkcji sołtysa. Nazywam się Mariusz Kawalec, jestem już trzecią kadencję radnym Rady Gminy Mielec, reprezentującym Wolę Mielecką. No i jak do tej pory, Szanowni Państwo, poświęcając bardzo dużo czasu na to, aby w naszej miejscowości następował rozwój, którego byśmy oczekiwali jako mieszkańcy. Mamy troszeczkę problemy z jadącymi samochodami, więc czasem będę musiał przerywać. Poświęcając dużo czasu jako radny Woli Mieleckiej, tak jak w poprzednich kadencjach razem z Janem Kołodziejem, drugim radnym, zabiegaliśmy o to, aby jak najwięcej inwestycji było dla naszej miejscowości wykonanych. No i tutaj muszę przyznać, że niestety nie widzieliśmy tego wsparcia od obecnego sołtysa, pana Wiesława Sobonia. Kto śledził przebieg z sesji Rady Gminy Mielec, które były publikowane, mógł zaobserwować, że nie mieliśmy wsparcia w naszym sołtysie, a jeszcze wręcz czasami ze strony obecnego sołtysa mieliśmy kontrę. Uważam, że taka sytuacja nie jest dla nas, jako dla naszej miejscowości, dobra i w tym wypadku, poświęcając swój czas jako radny, mogę również być sołtysem i łącząc te dwie funkcje, jeżeli Państwo pozwolicie mi zostać sołtysem, więc będę mógł po prostu przynajmniej jednomyślnie reprezentować Państwa, nie będzie takiego czasami dwugłosu, który do tej pory był, który utrudniał mi jako radnemu pewne zabiegi o pewne inwestycje w Woli Mieleckiej. W tym wypadku to ten jeden głos, który miałbym jako sołtys, jako radny, na pewno byłby w działaniach dla Woli Mieleckiej lepszy, bo wiadomo, że jeżeli są zdania rozbieżne, no to na pewno to mieszkańcom nie służy. A więc podczas najbliższych wyborów poddam się pod Państwa ocenę i będziecie Państwo mogli na mnie głosować, jeżeli uważacie, że to, co robię do tej pory, było dobre, było dla Woli Mieleckiej korzystne, więc teraz jeszcze w roli sołtysa i radnego spróbuję to z większą mocą wykorzystać. Dodam tylko, że mogę być radnym i sołtysem i w tym momencie w naszej Radzie Gminy już taka sytuacja jest, że dwoje radnych jest sołtysami i jest radnymi. A teraz przedstawię Państwu kilka inwestycji, które powstały w czasie, kiedy sprawowałem funkcję radnego Rady Gminy, reprezentując Wolę Mielecką, aby Państwo chociaż tak pobieżnie mieli świadomość, jakie inwestycje zostały wykonane. Tutaj, Szanowni Państwo, po mojej lewej stronie mamy filię Ośrodka Kultury i Sportu. O to, aby tu powstała ta filia, zabiegaliśmy jako radni Woli Mieleckiej. Ja i ówczesny wtedy radny Jan Kołodziej. Bardzo dobrze się nam współpracowało. To były w mojej ocenie dobre dwie kadencje wspólnej pracy. I tutaj właśnie powstała wtedy ta filia. Dzięki temu są zajęcia dla dzieci, młodzieży, jak i dla starszych. A obecny sołtys, pan Wiesław Soboń, wtedy tutaj bardzo zabiegał o to, aby prowadzone były wesela. Myśmy oczywiście przekonali resztę do tego, aby tutaj powstała ta filia. I na dzień dzisiejszy ta filia funkcjonuje. Tutaj, Szanowni Państwo, jest parking obok szkoły, parking na dojeździe do naszego stadionu. Jak być może niektórzy z Państwa pamiętają, jeszcze w pierwszej kadencji, kiedy to byłem radnym, pokazywałem wielokrotnie, jakie tutaj było błoto. Ciężko było dojechać do przedszkola, bo tą drogą się dojeżdża do przedszkola. Ciężko było dojechać na stadion po deszczu. Jedna kałuża, jedno błoto. No i w chwili obecnej możemy się cieszyć, korzystać z ładnego parkingu. Także to też się udało dla Woli Mieleckiej taką inwestycję wykonać.
Szanowni Państwo, po jednym z zebrań Ochotniczej Straży Pożarnej padła taka informacja, że jest w złym stanie budynek OSP. Podjęliśmy wtedy z Janem Kołodziejem działania, które dzisiaj skutkują nowym budynkiem garażu. Jestem teraz na jednej z dróg gminnych, na której to został położony asfalt i zostało zrobione oświetlenie. Pierwsza część oświetlenia jest właśnie została wykonana, druga jest w trakcie. Takich dróg w naszej gminie jest przynajmniej 12, na których w kadencjach, w których byłem radnym, został położony asfalt. No i na kilku drogach też robiliśmy sukcesywnie z Funduszu Sołeckiego oświetlenie. To jest ta jedna z tych dróg, na której właśnie w tamtym roku została wykonana pierwsza część oświetlenia i w tym roku chcemy wykonać drugą część oświetlenia. Także nie będę wszystkich dróg oczywiście pokazywał. Dróg, na których został położony asfalt w Woli Mieleckiej, za mojej kadencji, jak naliczyłem, jest przynajmniej 12. Drodzy mieszkańcy, w tym miejscu, gdzie tutaj kończy się ogrodzenie szkoły, kończył się chodnik w momencie, kiedy zostawałem radnym. No i po przeróżnych zabiegach, to wszystko było tam kiedyś publikowane. Ktoś może jeszcze z Państwa pamięta te filmy z sesji, jak burzliwa była dyskusja na temat tego, aby ten chodnik w stronę Woli Mieleckiej, Starej Wsi, w stronę Czciany dokończyć. No i udało się. I dzisiaj ten chodnik już łączy Wolę Mielecką z Czcianą. Droga bardzo ruchliwa, także jak najbardziej to było uzasadnione, ale to wszystko wymagało bardzo wielu zabiegów, aby doszło do skutku. Szanowni Państwo, tutaj po prawej mojej stronie jest jeszcze boisko przyszkolne, które też ma zostać przebudowane. Ma tutaj powstać taki wielofunkcyjny obiekt ze sztuczną murawą. Obiekt ten jest bardzo potrzebny dla szkoły w Woli Mieleckiej. Ma to być oczywiście obiekt ogólnodostępny. Jest to obiekt, który będzie współfinansowany z Ministerstwa Sportu. No i mam nadzieję, że w niedługim czasie będziemy mogli z niego korzystać. Pokazałem kilka tylko realizacji, które powstały. Jeżeli chodzi o drogi gminne, które zostały wykonane, które zostały oświetlone w ciągu ostatnich 9 lat, w okresie jakim jestem radnym, mają Państwo na pewno w swoim otoczeniu i jak sięgną Państwo do pamięci, to na pewno Państwo takie drogi wokół siebie znajdą. Więc dlaczego chcę startować na sołtysa? Dlatego, aby nie było dysonansu, jak w tym wypadku, kiedy czasami ja chciałem coś rozwiązać w taki sposób, a obecny sołtys te pomysły jakby w mojej ocenie torpedował. Szanowni Państwo, uważam, że gdy dostałbym od Państwa mandat zaufania jako sołtys, jako gospodarz wsi, nie byłoby wtedy tego rozdźwięku pomiędzy głosem radnego, głosem sołtysa. Byłby to jeden zbieżny głos, dlatego uważam, że to dla naszej miejscowości byłoby bardziej korzystne niż sytuacja, którą mamy obecnie. Takiej jednomyślności nie ma. Ja sobie w ogóle nie przypominam, żeby taka jednomyślność między mną i poprzednim radnym Janem Kołodziejem, gdzie razem bardzo dobrze żeśmy się dogadywali, a obecnym sołtysem, no niestety takiej jednomyślności nie było. Często były to różne sprzeczne decyzje. No i tak jest po prostu trudniej coś zrealizować. Dlatego wychodząc naprzeciw różnym potrzebom, które tutaj jeszcze jako Wola Mielecka mamy, chciałbym, aby te nasze pomysły, które nasi mieszkańcy zgłaszają, były realizowane w sposób jakiś rozsądny, aby to po prostu rozwijać się jak najlepiej. Jesteśmy w końcu dużą miejscowością, podmiejską, więc też powinniśmy dbać o to, aby to tak wyglądało na zewnątrz i żebyśmy też żyli w coraz lepszych warunkach. Dlatego, Szanowni Państwo, poddaję się pod Państwa wybór. W najbliższym czasie jeszcze zaprezentuję kilka osób, które namówiłem, aby kandydowały do Rady Sołeckiej i będę je dla Państwu polecał. Te listy z nazwiskami zostaną upublicznione i prosiłbym też Państwa na tych ludzi głosować. Są to ludzie z różnych części Woli Mieleckiej, po to, aby w Radzie Sołeckiej z każdego końca ktoś był, z każdego końca miejscowości ktoś był, aby te różne problemy z różnych części były znane. Są to ludzie na odpowiednim poziomie. Część z tych ludzi obecnie była w Radzie Sołeckiej. W mojej ocenie spisywali się dobrze. Przychodzili na te spotkania Rady Sołeckiej, brali udział w dyskusji merytorycznej. O to właśnie chodzi, bo czasami możemy mieć oczywiście różne podejście do różnych rzeczy, ale musimy to robić w sposób merytoryczny i takich ludzi do współpracy bym sobie życzył jako radny, czy ewentualnie jako sołtys. Także, Szanowni Państwo,
W Państwa rękach zostaje głos. Wybory 28 kwietnia 2019 roku od godziny 8 do godziny 16 w szkole w Woli Mieleckiej. Można przyjść, oddać głos do urny, a więc mamy kilka godzin czasu na to, żeby oddać swój głos na kandydata, na którego zdecydujemy się poprzeć, aby on reprezentował nas jako sołtys Woli Mieleckiej. Ja Państwu dziękuję. Dziękuję za zaufanie, jakie już 3 razy dostałem na radnego. No i tutaj w roli sołtysa zobaczymy, kogo Państwo zechcą tym razem obdarzyć swoim zaufaniem. Dziękuję.